Witajcie kochani, szeryfery. W dzisiejszym odcinku vloga zabiorę was do hotelu, w którym mieszkamy, na konferencji z biurem podróży Itaka, czyli Crystal Palace. Kochani, bardzo fajny obiekcik, zaczynamy zwiedzanie od recepcji. Troszkę mniej mojej twarzy i zapraszam was do zwiedzania obiektu. Jak widzicie, recepcja bardzo ładna, jest tu bar kawowy, bar taki też oczywiście all inclusive. Hotelik jest, słuchajcie, fajny, bo jest taki dość zbity. Nie jest wszędzie daleko, bardzo wszystko ładnie przestrzennie. Zobaczcie, jakie piękne żyrandole. Ktoś lubi takie wypasiki, to mu się bardzo spodoba. Wnętrze jest przyjemne. Tu na dole mamy, słuchajcie, takie wieczorne bary, też kawy all inclusive, także zapraszam was do hotelu Crystal Palace. I słuchajcie, teraz widzicie, w tej recepcji przechodzimy sobie do baseniku, w części takiej, w której wypoczywacie. Dużo zieleni, palmy, dobry serwis. Słuchajcie, obecnie w kolejnym sezonie w Turcji się chodzi w hotelach bez maseczki. Oczywiście tu wszelkie rzeczy covidowe są przestrzegane, jest dużo płynów w sztuce, na stołówkach wam później pokażę, jest też dużo rzeczy fajnych przestrzeganych. A teraz parę obrazów na baseny i ten piękny hotel. Crystal Palace. Tu mamy przed nami, słuchajcie, zjeżdżalnie. Jest parę fajnych, mniejsze, duże, także wystarczające. A tu mamy ten taki piękny mostek, słuchajcie, który prowadzi do hotelu. Teraz kochani, żeby nie iść pod światło, to pamiętajcie, zawsze przy fotografii, filmowaniu światło powinno być z tyłu. Idziemy do przodu, pokażę wam zjeżdżalnię, tu basen od strony, hotel wam pokażę tutaj od strony basenu. Fantastic service, super food, recommended hotel. Yeah, thank you very much. Kochani, w tym ujęciu szczególnie polecam restaurację. Moją koleżanką? Tak, znakomite. Dzisiaj są nawet krewetki. Tak, puśne. Słuchajcie, dla wegetarian dużo warzyw, pokażę obrazach. Polecamy restaurację, hotel Crystal Palace. Tak. Patrzcie, naprawdę kuchnia turecka jest genialna dla każdego. Tak. Wegetarian, nie wegetarian. Także rekomendujemy, polecamy, obracamy, tu pokazujemy restaurację, jedzonko, przebitki. Słuchajcie, po prostu rewelacja. Tak, potwierdzamy. Turcy nie dadzą wam zginąć z głodu. Nie podają się. Z głodnym zawsze pogadacie, tak. W Turcji, tak? Z najedzonym. Polecamy, rekomendujemy hotel Crystal Palace. Tak. Ja
Olo i Aneta. Kto? Anetka, skąd jesteś? I kto? Suwałki. Suwałki. O! Fantastic! Kochani, zobaczcie. Tu menadżer hotelu, what is name? Menadżer hotelu mi tu reklamuje Fish Grilla, perfect. Turkish traditional Turkish. Turkish meatball. Meatball. Yes, a tu what is the name in Turkish? Meatball, meatball. Turkish köfte. Köfte, köfte. I like köfte. Oh, I come back. Turkish ızgara köfte. Köfte is perfect. This is traditional food. Brawo. Słuchajcie, kochani, keftę z grilla rzeczy, po prostu restauracja jest po prostu the best. Nawet frytki macie, słuchajcie, ale kto frytki będzie w Turcji jadł? Grill büfe. What is name? Name Hasan. Name Hasan. Hasan, szef. Szef kuchni. Kitchen szef. Rekomenduję nam, polecam, tutaj tą restaurację, po prostu rewelacja. Rewelacja, a ja potwierdzam, kochani, ryby, że też kilo grill. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Moi drodzy, a teraz idziemy, słuchajcie, takim pięknym pomostkiem na plaży. Za mną hotel Crystal Palace. Słuchajcie, bardzo fajny, jeśli chodzi o wielkość, takiej średniej wielkości hotel w Turcji. Pięciogwiazdkowy, słuchajcie, bardzo fajny klimacik. Zieleń, side, słuchajcie, zaraz ładną plażę zobaczymy. I słuchajcie, i to będzie coś pięknego. Także, jak hotel, jak widzicie, jest fajnie tak zbity, nie jest taki wielkaśny. Wszystko blisko, wszędzie blisko, słuchajcie, bary, knajpeczki. Także rewelacja. I słuchajcie, i spokojnie sobie idziemy na plażyczkę. Pokażę to drogę, bo jest bardzo ładna. Tu są animacje wieczorem. O, proszę, tutaj na świeżym powietrzu, fajnie, słuchajcie. Tu mamy, słuchajcie, bar przy plaży. O, super. Słuchajcie, bardzo fajny klimacik, wszystko zasłonięte. O, ekstra. Idziemy sobie jeszcze kawałeczek przez bar, słuchajcie, i dobra. Jeszcze, słuchajcie, ostatnie spojrzenie tutaj na hotel i chodzimy na plażę. Na plaży, słuchajcie, jest bardzo dużo leżaków, niczego nikomu nie brakuje. Słuchajcie, zakrycia są tutaj jakby wbudowane. To jest piękne właśnie w Turcji, że kto chce, to sobie wyciąga leżak do słońca, kto chce, to sobie leży pod tymi zakryciami, wiatr nie strąca. I słuchajcie, idziemy sobie właśnie piękną, dużą, szeroką plażą. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Dobra, już kamerkę przykładam, zobaczcie. Słuchajcie, niesamowite, słuchajcie. Bardzo dużo leżaków, dużo fajnego miejsca. I słuchajcie, nie przypamiętacie, ale rano sprawdzam tu wodę plaży. Teraz wam pokażę ją o godzinie 14. O. Wchodzimy sobie super na plażyczkę. I tak, kochani. I taki króciutki dzisiaj vlog o hotelu, w którym tutaj mieszkałem. Czyli hotel Crystal Palace. Kochani, taka plaża jest przepiękna. Kochani, i właśnie tym ujęciami na plaży kończę dla was, słuchajcie, tutaj taki krótki vlog o hotelu Crystal Palace. Pamiętajcie, że to jest bardzo fajna sieć. Na drugi rok w ofertach biura podróży w sezonie 2022. Słuchajcie, side się nie zmienia, jest przepiękne, duża, szeroka plaża. Zobaczcie. Tłumy ludzi, słuchajcie. Dzisiaj mam chyba 10 czy 11 października, słuchajcie. Już stracimy rachubę czasu. Cudownie, przepięknie. Zapraszam do Turcji jeszcze w tym roku i na następny. Do zobaczenia, lajkujcie. Klikajcie mój kanał na YouTubie. Pozdrawiam was, wasz fan Olo, Szerefe. Do zobaczenia, pa!